Łączne bogactwo Polski, mierzone dzisiaj, można oszacować na ponad 22 biliony złotych. Jednak majątek, jak i kapitał ludzki, który w to wchodzi, nie jest równomiernie rozłożony, co oczywiście powoduje, że w sytuacji ziszczenia się ryzyk katastrof naturalnych, część tego bogactwa jest dużo bardziej narażona na straty. Ważne jest, żeby zatem w taki sposób planować przestrzennie chociażby miasta czy ulokowanie istotnych fabryk, żeby brać pod uwagę ryzyka związane z katastrofami naturalnymi. Więcej o skutkach katastrof naturalnych i tym, w jaki sposób można zarządzać ryzykiem katastroficznym, przeczytacie w naszym raporcie.